Cześć, z tej strony Iza z kanału Isabeta po pracy. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będę chciała razem z Wami dosadzić, przesadzić roślinki, które ratuję, które niestety w czasie mojej nieobecności spowodowanej moim zdrowiem bardzo mocno same podupadły na zdrowiu. Musiałam je niestety pociąć po to, żeby uratować to, co się da. Część z tych roślinek odbiła z tych starych korzonków, ogryzków, które pozostawiłam w podłożu hydroponicznym, ale nie będę ich wyrzucała, tylko do nich po prostu dosadzę to, co udało mi się ukorzenić. No i przy okazji pozmieniam im kubeczki na troszkę większe. Głównie będą to dzisiaj syngonia. Zdaje się, że chyba jest jedno epipremnum, ale nie jestem pewna, zaraz zobaczę. I będzie jedna chojka. A więc, żeby nie przedłużać, zaczynamy. Tutaj jest mój kubeczek, w którym ukorzeniały się moje sadzonki. Ukorzeniały się w agroperlicie. Nie, no ja się nie wytrzymam, ja znowu mam cień. Poczekajcie chwilkę, spróbuję to inaczej jakoś zrobić. Ja się zastrzelę. Może tak będzie lepiej. Zaraz zobaczymy. Tak będzie lepiej? No też jest cień, ale może nie aż taki. Ale tutaj źle widać. To jeszcze moment, muszę zmienić ciutkę ustawienia kamery. O, może teraz będzie lepiej. Wydaje mi się, że tak. No więc wyciągamy, zobaczymy, co mi tu się ukorzeniło, co mi umarło. Ale chyba z tego, co tu widzę, całkiem nieźle się to wszystko poukorzeniało. Nie chcę się pozbywać. Kurczę, nie przygotowałam się, nie wzięłam sobie żadnego pojemniczka, do którego mogłabym ten perlit przesypać. Tak właśnie się rozglądam, czy tutaj coś jest. Dobra, mamy jakiś pojemniczek i w razie czego do niego ten perlit przesypiemy. O! No bo ten perlit ponownie wykorzystam. Jakby nie było. Tak, kubeczek idzie sobie na bok. O, ale to się pozbijało ładnie wszystko. Zobaczymy, czy mi się coś tu poukorzeniało. Dobra, tutaj mamy epipremnum, które jest, no, całkiem nieźle, ale jest ukorzenione. Dobra. Tu jeszcze jeden kawałek epipremnum. Super. No, to będziemy mieli co dosadzać. Już się nie boję aż tak bardzo. Co to jest? Co to jest? Ach, to jest trzeci kawałek, czwarty kawałek epipremnum. No dobra. Tylko pytanie, czy to jest to samo, ale chyba tak. I piąty kawałek? Nie, no ja chyba oszalałam. Ile ja tego nacięłam? Co my tu jeszcze mamy? Trzeba jakoś je porozdzielać delikatnie, żeby przy okazji tych korzenków nie poniszczyć. Delikatnie je obmajtamy. No nie fajnie jest, jak się ukorzenia kilka roślinek różnych w tym samym pojemniczku, bo potem takie pierdulety wychodzą właśnie, jak widać. Dobra, porozdzielamy je na razie, a potem je podzielimy. Dobra, tu są porozdzielane, jest co przesadzić, w sensie, no są korzonki. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobra, tu też jest jakiś korzonek. Nie ma problemu. A tu? Czy tutaj taką dużą ucięłam? Niemożliwe. Tu są na pewno dwie. No, ta też jest ukorzeniona, to syngonium, ale trochę kiepsko. Ale niech będzie. No, najlepiej mi się ukorzeniło syngonium konfetti. A może to jest mil konfetti? Nie wiem. Od razu Wam powiem, że nie bardzo pamiętam, jakie to są odmiany, więc postaram się Wam je napisać później przy obróbce filmu, ale jeżeli by mi się nie udało, a wiecie, jakie to są odmiany tych syngoniów, bardzo proszę, zostawcie mi wiadomości w komentarzach. Będę naprawdę mega zobowiązana. No i teraz przejdziemy do tych roślinek tak jak gdyby matecznych. Tu mamy syngonium, nie wiem jakie. Albo to jest to Freckles, albo
No, tu napisałam tylko lechuza, że to jest, ale nie napisałam sobie, co to jest za syngonium. No niestety, już teraz też nie pamiętam. Więc tak, tutaj taki wyciągam swój stary, stary garnek. Nie patrzcie na niego, ale to jest garnek, który służy mi do gotowania, wygotowywania podłoża. No niestety tutaj, jak widzicie, to podłoże jest w bardzo takim kiepskim stanie, mocno zagloniałe. Szkoda mi jest go wyrzucać, ale jak się go wygotuje i wyparzy, powinno być ok. No i tutaj wyrzucimy te nasze stare podłoże. Kubeczków nie będę wyrzucała. Tutaj jeszcze mi z dawnych czasów został koreczek od chyba Coca-Coli, tak? Po to, żeby zrobić różnicę między kubeczkami, żeby tutaj miały gdzie korzonki sobie rosnąć. Jak widzicie, roślinka troszkę odżyła. Nawet nie troszkę, całkiem nieźle. Tutaj te górne korzonki są takie ciemne, ale one są żywe. One się nie maślą ani nic. Zresztą widać, że są żywe, bo puszczają dalej takie maleńkie korzonki, znaczy nowe korzonki, te białe, które widzicie. I teraz tak, to przesypiemy do tego garnka. Postaram się delikatnie wyciągnąć, tak żeby jak najmniej korzonków zniszczyć. Teraz zobaczymy, czy mi się to uda. No niestety tu są bardzo małe dziurki. Jak będzie trzeba, to wolę stracić kubeczek niż korzonki. Bo kubeczki sobie dorobię. No a korzonki niestety nie bardzo. Będę musiała znowu czekać, aż odrosną. Dobra. Ok. Kubeczki pójdą do umycia i za jakiś czas do ponownego wykorzystania. I obejrzymy sobie te korzonki, jak one wyglądają. Czy jest coś do usunięcia? Pewnie trochę będzie. No niestety. Trochę jest takich zdechlaczków. Z tych, co siedziały w środku. Bardzo nie będę tego czyściła, ponieważ ja im potem podam enzymy. Tym roślinkom. Więc one sobie zrobią same z tym porządek. Chociaż teraz na pierwsze podlanie, prawdę powiedziawszy, nie będą to enzymy, tylko będzie to pożywka zerowa, no bo na pewno dzisiaj w czasie tego przesadzania jakieś tam korzonki uszkodzę, więc no nie chcę im od razu podawać ani nawozu, ani enzymów. Podam dopiero przy następnym podlaniu. Chociaż może powinnam od razu enzymy im podać. Właściwie to nie wiem, tak się zastanawiam. A, dobra. Dodam też enzymów do tej mojej pożyweczki, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dobra, i szukamy teraz tego syngonium. No tutaj korzonki są całkiem. Myślę, że sobie powinny poradzić już. No i dosadzimy to. No tutaj mi już listek zaczęło puszczać, ale ten listek pójdzie na straty, bo on coś szczarniał. Przymierzymy i zobaczymy, czy do kubeczków 250 będzie pasowało. Jeśli tak, to je przesadzę do kubeczków o rozmiar większych. Bez problemu. Tak więc będą to kubeczki 250 ml. I do tych kubeczków w komplecie mam kubeczki 300 ml, gdzie te kubki idealnie do siebie pasują i nie muszę nic podkładać, bo sam się tworzy rezerwuar wody. Nie wiem, czy to widać. Widać, prawda? Widzicie tu? Widzicie. No dobrze. Tylko tak, ja troszkę, znaczy ja, moje sadzenie tych roślin troszkę ewoluowało. I ja już w tej chwili staram się nie używać tylko i wyłącznie tego najmniejszego podłoża, najmniejszej frakcji lechuzy. Tą najmniejszą frakcję używam właściwie tylko do roślinek, które mają naprawdę minimalne korzonki albo same w sobie są bardzo małe. Natomiast do tej zastosuję już albo średnią, a średnią frakcję, albo tą moją taką mieszankę, gdzie wrzucam wszystkie podłoża, jakie są, wszystkie frakcje. Te zużyte w tym sensie. Bo ja używam wielokrotnie tego samego podłoża. Standardowo na dno sypiemy troszkę podłoża. Tu się nie trzeba przejmować, że się wysypało, bo to z powrotem się wsypie tutaj. No i teraz bierzemy sobie sadzonki. Przede wszystkim tą z dużymi korzonkami. I ją sobie utkniemy. Tutaj. Ja staram się ją włożyć jak najniżej, tak żeby oczywiście korzonków nie pognieść. Dlatego, że ja potem i tak tymi roślinkami ruszam,
żeby te korzonki, żeby gruz dostał się pomiędzy korzenie, więc na razie wkładam je bardzo nisko, że tak powiem. Wkładamy też te dwie sadzoneczki, łapiemy wszystkie razem, całą trójkę. No i będę przysypywała. Standardowo musiałam narozsypywać, no bo przecież bez tego się nie obejdzie, no ale to cała ja. No i teraz ruszamy właśnie po to, żeby to podłoże się dostało między korzonki. Żeby nie robiły się żadne kieszenie powietrzne. No dobra, tutaj się chyba obsypało. No i teraz tak, te się, że tak powiem, poluzowały. Te dwie nowe sadzonki, no bo one miały, jak widzieliście, takie drobne korzonki tylko. Ale zaraz je poprawimy, ułożymy je na nowo. Dobra, chodźcie tutaj, trochę mi się ręce plączą. No, totalny nieogar dzisiaj jestem. Dobra, trzymam to, postawię tak, żeby coś było widać. Opa. No i zasypujemy już do końca. Mam nadzieję, że ona się szybciutko zagęści. To, co idzie krzywo, to się wyprostuje, bo postawię ją teraz tą stroną do światła. I one się wyprostują, także tym to się zupełnie nie przejmuję. Jak już przesadzimy wszystkie roślinki, to je podleję tą swoją pożywką zerową. I tyle. Kolejną rośliną, którą będziemy teraz przesadzać, to jest moje syngonium milk albo milk confetti. Powiem Wam, że naprawdę sama nie wiem. Ten listek taki ładnie wybarwiony wyszedł. I to jest najnowszy listek. Tu też widzę, że idzie jakiś maluszek. I też wydaje się, że będzie całkiem ładnie wybarwiony. No dobra, czyli analogicznie. Właśnie zauważyłam, że robienie dziurek w kubeczkach nie jest dobrym pomysłem. Zdecydowanie lepszym pomysłem jest robienie takich kreseczek wypalonych, bo wtedy w razie czego jest łatwiej dużo wyjąć korzonki. A jak te korzenie powychodzą przez takie dziurki, no to potem często gęsto, widzicie, trzeba się męczyć. I martwić, czy one wyjdą, czy nie wyjdą, albo spisać od razu kubek na straty. No jednak tutaj coś zostało, no ale trudno się mówi. Kubek idzie na bok, standardowo. Garnek też. No i co my tu mamy? No i tutaj też jest troszkę do obskubania. Nie lubię takich tych. Które tutaj są takie łuski, jak gdyby. Drzwi mi trzasnęły. Dobra, tu schodzą te korzonki, same maluchy. No więc co? No więc je ściągamy. Zobaczymy, jak tu wygląda sytuacja. Nie, no tutaj są żywe korzonki. Nie będziemy ich ściągać. Dobra, nie będziemy się bawić, bo szkoda mi jest rośliny. Po prostu wsadzimy to do nowego kubeczka. Skoro roślina wypuszcza nowe korzenie, wypuszcza nowe listki, to znaczy, że jej dobrze jest w takim stanie, jakim jest, więc nie będę specjalnie tych korzonków jej obcinała, zabierała, bo boję się, że przestanie mi rosnąć. No i tutaj też właściwie wszystkie roślinki te będą przesadzane do kubeczków numer większych, więc już nie będę za każdym razem się powtarzała. Zaraz tylko sprawdzę, czy mi to się tutaj zmieści, ale powinno się zmieścić bez najmniejszego problemu. Tak, jeszcze jest kupa miejsca, więc to pójdzie do tego. No i znowu na dno idzie trochę podłoża. No, chyba trochę przesadziłam. Myślę, że tyle powinno wystarczyć. Idzie ta sadzonka i gdzie jest ta druga sadzonka? O Jezus, jaka ja jestem bałaganiara. No nie mogę. Nie wytrzymam. Ludzie, nie wytrzymie. Tu jest.
No ta to właściwie powinna już być posadzona oddzielnie, bo jest całkiem duża. No ale tej też mi jest szkoda. A poza tym ja nie mam miejsca już. Dobra, nie zastanawiaj się. Nie ma miejsca, trzeba to posadzić razem. Nie ma co się zastanawiać. I wszystko zmieści. Jeszcze kupa miejsca zostanie. I to też wejdzie. Jedno obok drugiego. Tylko posadzimy to jakoś tak, w ten sposób. No i teraz pamiętaj, żeby tą dać troszkę niżej, bo chcesz te korzenie zasypać. No i tak to się prezentuje mniej więcej. Może powinnam bardziej te korzonki rozprostować. Nie, dobra, zostawiam tak jak jest. Do tej pory zawsze tak sadziłam i było dobrze, więc nie będziemy tego zmieniać. Zobaczymy, jak to wyszło. Obsypane jest. Ruszamy, co by tu wszystko pospadało, żeby nie było kieszonek powietrznych. Jednocześnie trzymam tą sadzonkę, żeby to uciskanie kubeczka z lechuzą nie wypchnęło mi rośliny za bardzo do góry. Na razie obsypujemy w ten sposób, popukamy. No i lekko jeszcze poruszamy sami. A w sumie nie pomyślałam, powinnam dać im paliczek. No ale dobra. Ja zawsze najpierw robię, potem myślę. To cała ja. Dobra. I chyba jest ok. Jak to wygląda? Jest ok, wyprostuje się. No, widzicie, tutaj w tej mieszance są i jest taki drobniusieńki gruzik, zupełnie tej najmniejszej frakcji, poprzez średni do tego największego. Zobaczcie, jaki on jest duży. Tu macie do porównania mój palec. To są spore kamulce już. Ale dobrze. Roślina posadzona, przesadzona. Myślę, że będzie się miała całkiem nieźle. Została mi sama pędziocha chyba tutaj z syngoniów. Tak, ten listek jest jakiś taki lewy, ale korzonki są. Nie, to nie ten listek, to ten. Ale puszcza jednocześnie tutaj coś nowego. Ale ten listek prawdopodobnie pójdzie na straty, bo on się zrobił jakiś taki dupiasty, trochę przebarwiony. No ale dobra, zostawiamy go. Tu idzie rurka nowa. No więc chodź, pandeczko. Tu odpinamy. No bo ta panda niestety to już. O, przy okazji zobaczymy. No niestety. Tu kijaszek, no nie zgnił. Chociaż tutaj się już kruszy. No ale to jest znak, że to się nie nadaje do hydroponiki na dłuższą metę. Mój pies się wystraszył, bo spadł na niego kubeczek. Przepraszam cię, wirusku. Garnuszek. I przysypujemy. Zobaczymy, co tutaj z tego się da zrobić. Myślę, że te korzonki też niektóre się będą nadawały do usunięcia, wiecie? Czy coś tutaj odchodzi samo? Nie. Słuchajcie, to było tylko moje. Znaczy, widzi mi się, nie widzi mi się, wydawało mi się, bo tu się wszystkie korzenie praktycznie trzymają pięknie. Zobaczcie, tutaj coś się dziwnego dzieje. Ta roślina chyba. Tak, jakoś tak dziwnie puszcza, widzicie? Tutaj aż pękł. Pękła łodyżka, a roślinka wychodzi tędy. Oto jest to. Śmieszne. No dobrze. Nie wiem, czy ta panda nie zasługuje na jednak większy kubeczek. Zaraz zobaczymy. No może niekoniecznie. Ona by była na takiej wysokości. A może i 300. Poczekajcie chwilkę, przymierzę do ciut większego kubka. No może do takiego ją dać, do 300 większej. No chyba tu by było jej lepiej jednak, wiecie. Dobra, to ta jako jedyna pójdzie do większego kubeczka. Tylko czy ja mam teraz kubeczek taki, żeby jedno w drugie włożyć do tego większego? W ogóle to mam, ale pewnie nieprzygotowany w tej chwili. Kurczę, 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 no. O 400 powinien być git. Tyle tylko, że przydałby mi się jeszcze. No, tu jest git, pasuje mi. Ale przydałby mi się jeszcze jakiś badylek, żeby to przyczepić. Chociaż czy ona musi mieć tego badylka?
Tak się zastanawiam właśnie. Te dwie posadzę oddzielnie, coś mi się zdaje. A razem posadzę te. O, bo mi się one tak. Te dwie pójdą razem. I nie będę im dawała na razie żadnego badylka. Najwyżej później im dołożę. No dobra, no to jedziemy. I znowu kamerą ruszyłam. Nie, no ja dzisiaj po prostu jestem totalny nieogar. Dobra, i to pójdzie tu. To chcę tak trochę głębiej wsadzić. Na razie oczywiście, bo potem standardowo to wyjdzie, tak? I to pójdzie tu. Opa. Jest mniej więcej na środku? Nie widzę. No ale trudno, jak nie jest, no to nie będzie. Lecimy. No i cudownie. I teraz tylko dosypiemy podłoża. I będzie gotowe. No i dobra. Mamy to. I tak wygląda moja pandziocha. Potem Wam pokażę z góry, jak to wygląda wszystko. Tutaj listeczek jest, ale on sobie będzie. Tu idzie jakaś rureczka. Cudownie. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No dobra, i tym sposobem mamy... Ach, jeszcze te dwie musimy posadzić. No i te dwie to pójdą na pewno do tego małego kubka, bo nie ma potrzeby dawać im większego. One to właściwie by się chyba do 200 nawet zmieściły. Tak się zastanawiam, czy ich nie włożyć do 200 właśnie. Tylko nie wiem, czy mam 200 wypaloną jakąś. Nie mam. No więc pójdą też do 250. No co? No. I te pędzioszki sobie pójdą tutaj. Dobra. No ale mamy to. Tak to się prezentuje. Motylek odzyskany. Ok. No i co my teraz tutaj mamy? I tak, tutaj na pewno mamy epipremnum, tylko teraz pytanie za 100 punktów, jakie? To będzie chyba blue form, tak mi się coś wydaje. To będą chyba wszystkie blue formy, wiecie? Bo ja tutaj jeszcze mam tak, epipremnum właśnie blue form, ale to bym chciała jednak dać z patyczkiem. A tutaj mam epipremnum enjoy green form, czyli całe zielone. A przynajmniej pod taką nazwą kupione zostało. Ale żadna z tych epipremnum nie jest takie jak to, więc to chyba wszystkie są raczej blue. Chociaż nie wiem, te mają tak małe korzonki, że może ja bym je jeszcze zostawiła w ukorzenianiu troszkę. No ten to taki, aż widać, że jest nawet nie napity. No, słaby ten korzonek tutaj jest. No i co teraz? Nie, wiecie co, ja tego epipremnum to nie będę dosadzała. Ja je jeszcze poukorzeniam bardziej, bo właściwie no to ma korzonki, słabe, bo słabe, ale ma. Tu jest jeden korzonek, no tutaj bym mogła dosadzić, bo jest troszkę więcej. Tu też, ale to już nie. Szkoda mi jest tą roślinę przesadzać teraz, po to, żeby powiedzmy, nie wiem, za kolejne 2 tygodnie, czy za ile, ją znowu przesadzać. Boję się, że ona sobie nie poradzi. Tyle rosła w takim małym kubeczku, w takim zaglomiałym, to jak porośnie jeszcze 2 tygodnie, to chyba jej się nic nie stanie. A potem ją bym przesadziła i dała im patyczek chyba większy. Znaczy patyczek, Boże, co ja gadam. Potem bym ją przesadziła do większego kubka i dałabym jej po prostu palik. No, to by było fajne. Część bym puściła, tą bym puściła po paliku, a ze 2 albo 3 sadzonki bym puściła, żeby się zwieszała. I tym sposobem miałabym w doniczce epipremnum w 2 formach. I pnące, i zwieszające. To mogłoby być ciekawe. Z tego chyba nie mam na razie ciętych żadnych sadzonek, ale potnę je, bo jak widzicie, ono jest w tym małym kubeczku, zakręcone jest 1 500 000 razy, no bo nie bardzo miałam pomysł, jak je prowadzić. Ale przydałoby się chyba je pociąć i też wrzucić do ukorzeniania i niech sobie rośnie, wiecie? Tak więc tak, to odłożymy na bok. Tym się na razie nie zajmujemy.
a to po prostu otworzę, raczej rozplączę i zobaczymy, może da się pociąć. Znaczy, może da się pociąć, na pewno da się pociąć, no. To jest epipremnum, więc da się pociąć. Da się też ukorzenić. No, zobaczcie, jak to wygląda. To jest obraz nędzy i rozpaczy. Milion 500 razy zakręcone. No bo tak jak mówię, nie miałam pomysłu, jak to puścić. I zobaczcie, jakie to jest. Jakie to jest długie. I jakie ma łysawe pędy. Widzicie? No. Więc ja to potnę, ale nie potnę to na jakieś mikre sadzonki, bo nie na tym to ma polegać. Ja nie chcę mieć miliona sadzonek, tylko wolę mieć od razu dłuższe. To są bardzo krótkie międzywęźla, czyli miało światło, ale gdybym tak ucięła i bym je zwinęła w kółko, to by się może dało, o, tak by było najlepiej, takie kółeczko zwinąć i wsadzić, i ono wtedy by się centralnie ukorzeniło tak dużo. Dobra, tniemy tu. Mamy to. Mamy pierwszą sadzonkę, którą posadzę w kółeczku. Ale najpierw muszę ją chyba ukorzenić, wiecie. Tu mam drugą, którą też posadzę w kółeczku. I chlasniemy sobie tu. Dobra. I zostało mi takie coś, nie wiadomo co. To też by się przydało pociąć i ukorzenić, no bo to takie byle co jest. Prawdę powiedziawszy. Bardzo tutaj są długie te międzywęźla. Nie podoba mi się to. Gdzie co, ja ją chyba chlastnę też tu. Dobra, niech będzie. I mamy trzecią sadzonkę. I tym sposobem zostało mi tylko coś takiego małego. I to niech sobie rośnie, bo to jak widzicie tutaj wypuściło korzonka, znaczy wypuściło, no to wypuszcza korzenie, tak? To jest normalnie roślina żyjąca z korzeniami. Tyle tylko, że jest po prostu strasznie zaniedbana, no. Tak jak mówię, obraz nędzy i rozpaczy. Nie miałam do niej serca, nie miałam na nią pomysłu i ona tak sobie po prostu rośnie. Została wrzucona w podłoże i sobie stała. Więc ją zostawiam na razie też. I co? I tyle, tak? Wzięłam swoje pudełko, do którego wsypałam ten perlit, w którym się ukorzeniały te rośliny. Do tego dodałam trochę perlitu tej małej frakcji, którego bardzo nie lubię ostatnio, ale ponieważ go mam, to trzeba go jakoś wykorzystać. No i do tego pudełka trafią sadzonki Epipremium Blueform i tego Epipremium i tego Epipremnum Enjoy Greenform. No bo trzeba w czym się poukorzeniać przecież, nie? No i powsadzamy je i niech się tutaj dalej ukorzeniają. Chociaż też w sumie nie wiem, czy dobrze zrobiłam to w ten sposób, czy ja nie powinnam tutaj dołków jakichś wykopywać na te... Kurde, no. No totalny nieogar ze mnie dzisiaj. Przesypiemy sobie trochę tu, żeby móc je potem zasypać, no bo tak to będzie niewygodnie troszkę. No i co? I wkładamy. Niech się ukorzeniają dalej. Niech sobie stoją. No, tylko teraz znowu spineczek szukamy. Czy będzie kiedyś taki dzień, kiedy ja czegoś nie będę szukała? Kiedyś tak. Jak się przygotuję dobrze do nagrywania filmu. Dobra, tu wyjadą te większe, bo akurat te mam pod ręką. No i co? I będziemy to układać jakoś i przypinać. I niech sobie rośnie. A co? To pójdzie tak. Oczywiście jak ten perlit będzie mokry, to będzie lepiej się trzymało niż teraz. No bo teraz jak widzicie, to wyłazi, więc potem jak go podleję, to poprawię. Opa, i niech sobie siedzi. No bo suchy perlit niestety nie trzyma tak dobrze jak mokry. I tak się prezentuje.
Dobrze, to idzie na razie na bok. No i została mi do przesadzenia jedna choinka. Jest to choja elliptica, która podjęła już wzrost, jak widać. Pokażę Wam, poczekajcie. Zobaczcie, już nawet listek wypuszcza. O, rany. O, widzicie? Choinkę tą mam od Pauliny, z zielonego listka. I choja ta rośnie w mchu. Ona też dostanie kubeczek 250 ml razem z 300, ale ją bym chciała posadzić na próbę do mieszanki mchu z gruzem. Jeszcze nigdy w takiej mieszance, znaczy nigdy, chyba jedną czy dwie roślinki mam w tym posadzone, ale jeszcze one są małe, nie rosną jakoś specjalnie. Chciałabym wypróbować tą mieszankę, ponieważ bardzo dużo osób, od których ja kupuję swoje sadzonki, ukorzenia rośliny w mchu. I jak wiecie, z tego mchu jest bardzo ciężko obczyścić korzenie. Dlatego stwierdziłam, że może warto by było przetestować, jak choinka będzie rosła właśnie w takim podłożu z mchu i gruzu. Widziałam już u innych, na innych kanałach, że stosują takie mieszanki, sprawdza im się to. No więc stwierdziłam, że i ja spróbuję. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówiłam, tu jest kubeczek 250 i 300. Tutaj zrobiłam sobie mieszankę swojego gruzu razem z mchem. Mech porwałam na drobniejsze kawałki. No i zobaczymy, jak to nam się wszystko uda. Ten mech, w którym rośnie ta choinka, też tutaj dorzucę. A co? A niech sobie będzie. Tylko go porwę troszkę wcześniej. Psa, na mniejsze kawałeczki. Żeby sobie był. I go porozrzucam. Tak. Nie będę jej czyściła specjalnie korzeni. Po prostu, o, tyle co odpadnie, to tyle będzie. Opa. Ten mech oczywiście też zostawiam. I bierzemy się do roboty. Pakujemy do kubeczka. Trochę. Nie wiem, czy nie za dużo. Nie. Z tego, co widzę, to nie. Wkładamy moją choinkę. Muszę chyba to przestawić, bo w sumie ważniejsze jest to, co ja tutaj robię, niż co ja nasypuję. Tak. Wkładamy ją do kubeczka. Nie wiem, czy to do jakoś, może jakoś inaczej. O, tak, może ją będę trzymała, będzie lepiej widać. I zasypujemy. Po prostu. Podniesiemy tu delikatnie listka. I będziemy ją... Nie, tym mi jest niewygodnie. Chyba ręką będzie wygodniej akurat tutaj. Wypadku, ale może się mylę, nie wiem. Nie, wygodniej jest ręką. No i ją zasypujemy podłożem. Będę to traktowała, jakby to była zupełna hydroponika, więc też będę podlewała tyle, co się mieści w rezerwuarze wody, ciut więcej, tak żeby zakryć trochę ten kubeczek, w którym rośnie roślina. No i zobaczymy. Mamy posadzone. Myślę, że przez to, że jest mech, to ta roślinka będzie wymagała jednak troszkę rzadszego podlewania niż takie, które rosną same w gruzie, bo jednak mech tą wilgoć troszkę dłużej będzie utrzymywał tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż mogę się mylić, bo jednak mech, jak jest nieprzykryty ani nic, to bardzo szybko przesycha, ale jednak jak mamy mech w zamkniętym pojemniczku, no to on bardzo długo jest wilgotny i myślę, że tutaj przez to, że on jest też przysypany gruzem, to też tą wilgoć będzie dłużej utrzymywał. No ale co, nie ma co się zastanawiać, myślę, że
wkrótce się o tym dowiemy, albo ja się przekonam sama i dam Wam znać, po prostu. Nie ma co gdybać. Idziemy do kubeczka, do tego. No i mamy chojkę posadzoną. Dobrze, moi drodzy. Sprzątnę tu i za chwilę do Was wracam pokazać Wam, jak wyglądają roślinki po naszym wspólnym przesadzaniu. Dobra, jako tako ogarnęłam i teraz mogę Wam pokazać. To jest Epipremnum Enjoy Green Form, z którym nic nie robiliśmy poza jego pocięciem. Tutaj mamy Cebublu, nie Cebublu, co ja gadam, Epipremnum Blue Form, z którym też nic nie robiliśmy, no bo jak uznałam, że te sadzonki są jednak za mało ukorzenione, więc je zostawiłam na razie w spokoju. Tutaj są sadzonki, które właśnie wróciły do ukorzenienia, czyli Blue Form po lewej stronie i te, które pocięłam, czyli Enjoy Green Form. Tutaj mamy dwie sadzoneczki, które trafiły do oddzielnego kubeczka Syngonium Panda. One, mam nadzieję, że wkrótce też wystrzelą, bo tak jak widać, to już idzie ząbek, więc to jest kwestia naprawdę już bardzo krótkiego czasu i będą sobie rosły. Tak się prezentują. Ten listek jest taki troszkę zdechnięty i on na pewno zostanie odrzucony, ale w jego miejsce już idzie następny, bo to jest właśnie ten listek od tego ząbka. Tutaj mamy pandę, z której pobierane były te sadzonki i do której dosadziłam jedną sadzoneczkę. Prezentuje się ona w ten sposób. Muszę przyznać nieskromnie, że całkiem ładna ta pandziocha jest. Tu jest syngonium, które nie wiem jak się nazywa. Niestety one rosły do światła i tak jak widzicie położyły się w tą stronę. Wydaje mi się, że to jest syngonium, być może freckles, ale nie jestem stuprocentowo o tym przekonana. Tak więc, tak jak mówiłam na początku filmu, jeżeli wiecie jak się to nazywa, bardzo proszę napiszcie w komentarzu. Ja je troszkę podniosę, żeby może coś tam niecoś było widać. O, zielone, takie ciapki ciemnozielone, naprawdę ładne. Muszę tutaj pamiętać, żeby postawić właśnie tą stroną w stronę światła. No i tutaj mamy Syngonium Milk Confetti albo Confetti, nie wiem. Też nie jestem pewna, nie wiem jak te dwa syngonie od siebie odróżnić, prawdę powiedziawszy. Więc jeżeli jesteście w stanie powiedzieć, która to jest odmiana syngonium, to również bardzo Was proszę o komentarz w tej sprawie. No ten listek, ten jest pięknościowy, cudowny jest. No i ostatnią roślinką, którą dzisiaj przesadzaliśmy, jest choja elliptica, która jak widzieliście na stożku wzrostu stój, przestań się dyndać. Nie przestanę. No proszę, przestań. Tu już podjęła wzrost. Tu już wypuszcza listka. No i ona będzie sobie rosła w mieszance gruzu z mchem. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Jak to mi wyjdzie. Przepraszam Was trochę, że dzisiaj ten film był taki chaotyczny, ruszany i tak dalej, ale tak jak mówię, coś dzisiaj nie jest chyba mój dzień do nagrywania. Tak więc, no, przepraszam Was za to, ale nie będę nagrywała 5 razy tego samego filmu tylko po to, żeby był idealny, bo jakie życie jest, to wszyscy wiemy. Nie zawsze wszystko nam się udaje perfekcyjnie, tak jakbyśmy chcieli. Dlatego też stwierdziłam, że puszczę go w takiej formie, w jakiej po prostu jest. No dobrze. Kończę ten filmik. Zapraszam Was do jego oglądania. Do oglądania następnych filmików, które pokażą się, bo to jest dopiero początek ogarniania tych moich roślin, które są obrazem nędzy i rozpaczy. I do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!